na ziemi. Chrystus zakładając Kościół... Dobry wieczór, księdza, czy ja mógłbym dwa pytania zadać księdzu? Ja to jest kto ja? No, ja jako... No, mam na imię jest? Paweł. Ksiądz Michał Łożyska, nazwisko też pan ma. Kołodziej, tak, Paweł Kołodziej. Proszę księdza, może zejdźmy tutaj. Sytuacja jest, jest taka, bo ja widzę, ja bardzo dawno już miałem z księdzem sobie porozmawiać, bo oglądam tutaj, oglądam wszystkie kazania i jest taka sytuacja. Co ksiądz sądzi o słowach Natanka, pana Natanka? No, powiedzmy. Że no. Dzieci z probówki nie mają duszy i nie powinny być chrzczone. Znaczy, sądzę prosto, że Pan Bóg ludzi stwarza na sposób, jak zamierzył, przez mężczyznę i kobietę. Pan Bóg nie zamierzył in vitro. To jest sposób, który wynika z technologii. I teraz, jeżeli z technologii daje się powołać istotę, która powstaje, wcale to nie znaczy, że Pan Bóg ma obowiązek tknąć nieśmiertelną duszę. Próbują to wyjaśnić na sposób, że tu działa natura, tu natura nie działa, tu jest działa gwałt na naturze. I tak jak nikt nie ma żadnej trudności wobec przyjęcia faktu, że z tytułu gwałtu na kobiecie powstaje życie ludzkie, powstaje człowiek, bo jest to gwałt na osobie. Czym innym jest gwałt na naturze? Bóg jest Panem natury. W związku z czym, jeżeli ktoś rzeczy w jakiś sposób zbadał, spenetrował, ma przynajmniej prawo postawić pytanie, na które się domaga poważnych odpowiedzi. Od ilu tam lat, no jak w seminarium byłem do 2000 roku, ksiądz nasz profesor Tadeusz Biesaga mówił o in vitro, nigdy nam nie stawiał tej sprawy, znaczy nie godząc się jak najbardziej na to, nigdy nie stawiając sprawy od strony zasadniczej. To znaczy, co jest duszą nieśmiertelną człowieka powołowanego w in vitro? No, przynajmniej to pytanie należy postawić, a odpowiedź, no ja daję odpowiedź prostą. Pan Bóg nie jest dla człowieka złotą rybką, że z tego tytułu, że jak pan Grzegorz Braun używa zootechnik na szkle, połączy plemnik z jajem, z tego tytułu Pan Bóg ma obowiązek tchnąć nieśmiertelną duszę. Mogę tylko jako kapłan powiedzieć, gdybym ja był Panem Bogiem, to ja bym nie tchnął. Ale w tej technologii biorą naturalne rzeczy, a więc stworzone przez Boga. Mówimy o tym plemniku. To nie jest... Dobrze pan mówi, że biorą. Biorą udział w biorą tej technologii. Rzecz, że wiara katolicka każe nam wierzyć, że człowiek, każdy człowiek, nie Adam i Ewa w raju, pierwszy człowiek, ale każdy człowiek jest stworzony przez Pana Boga, że jest stworzony. Jeżeli jest stworzony, to decyduje ten, który jest stworzycielem, a nie ten, który jest twórcą. No więc co zrobimy teraz z tymi dziećmi, które zostały stworzone ze szkła, jak to mówi? Nie będziemy ich zabijać. Ale dobrze, ale chodzi o to co, nie ochrzcimy ich, nie będą przyjmowały sakramentów? A to pan chrzci? Rzecz widzi pan, że gdyby Kościół wypowiedział się na sposób, że nie ma władzy orzec o tym, tak jak w przypadku dzieci zamordowanych przed chrztem z tytułu chociażby dzieciobójstwa. Kościół nie ma mocy orzec, że idą do nieba, bo nie są ochrzczone, ale jednocześnie orzeka, że nie idą do piekła, bo nie mają grzechów uczynkowych. Więc jeżeli by w przypadku in vitro Kościół się wypowiedział na ten sposób, nie mamy władzy jako ciało Chrystusa orzec o duszy nieśmiertelnej tych dzieci, bo my jesteśmy Panem Bogiem. To kobiety katoliczki, które przeżywają dramat czy smutek, że nie mogą mieć dzieci i są kuszone in vitro, na pewno one by się nie zdobywały. To czemu episkopat i nasi dziennikarze kościelni nie zajmują... Dlatego jesteśmy tutaj, szanowny panie. Mrotek mówi rzeczy, które powinien mówić kapłan, pytanie czemu nie mówi o podmianie kościoła. Tam któryś nie mówił prawdy, chyba no pan właśnie książę. To nie komuniści nam kościół odebrali, podmienili. Ale proszę księdza, ale tak księdza sumieniu. Tak na, no. Tylko dzieje się to na skutek operacji Sobór Watykański II i dalej, czyli przestrajania wiary i kościoła katolickiego na potrzeby globalnej religii. No i ten proces postępuje. No, a w sercu księdza? W sercu księdza. Co te dzieci mają zrobić teraz? To
No tutaj żeśmy nie, ale zamieniliśmy dwa słowa z księdzem. I dalej tutaj ksiądz. No słuchajcie, no problem jest duży, dlatego że problem jest duży, dlaczego już się zwiększył. Nie, no po prostu zagadać, chciał zagadać. Problem jest duży, ponieważ oni sami nie powiedzą, co zrobić z tymi dziećmi. No Natanek powiedział prosto. Dzieci trzeba po prostu naznaczyć, że są z probówki, nie chrzcić i... Ktoś tutaj mówi o...